W kolejnym odcinku sprzęt Android od CK nie jest ze mną już prawie tydzień, więc postanowiłem zrobić drugą recenzję, gdyż poznałem ten sprzęt już dość dobrze i generalnie rozwiązałem większość problemów. Więc nie chciałbym też, żebyście mieli jakiś bardzo negatywny obraz tej firmy, bo naprawdę nie jest źle, tak stwierdzam, przynajmniej za tę cenę. Tego typu sprzęty, jak są na pełnym wypasie, to kosztują dobrze ponad 2000 zł, nawet 2700 zł. Ten sprzęt jest za 1300 zł. I tak sobie pomyślałem, że jak za te pieniądze jest naprawdę dobrze. I szczerze to teraz mówię. Na początek oczywiście kwestia designu, no to o tym już robiłem odcinek, niektórym z Was się to nie podoba, niektórzy mówią, że jest całkiem ok. Ja oczywiście po tygodniu się już przyzwyczaiłem, na początku był jakiś tam szok, że to po prostu wystaje poza deskę, nie jest licowane, ale na dzień dzisiejszy jest, no po prostu się przyzwyczaiłem. Nadmienię, że teraz jest moda na jeszcze większe do CRV-ki. Firma Joing na przykład robi już 11 cali i czyli do tej pory można było wybrać sprzęt albo zlicowany, albo wystający tak jak ten, albo też wystający, ale zintegrowanymi tymi kratkami od nawiewów, czyli tu było takie zlicowane. Natomiast Joing poszedł jeszcze krok dalej, kratki też są jakby zlicowane z ramką, znaczy dochodzą do ramki, natomiast sam ekran wystaje jeszcze powyżej tej ramki i tu dużo niżej, żeby się zmieściło 11 cali. Z tą tapetą mi się w ogóle bardzo podoba, takie gwiazdeczki, granatowe tło, uważam, że to wygląda dobrze. I to jest ekran 1024x600. Te bardziej wypasione sprzęty mają 1280x700. 700 coś tam, 720 chyba, tak? Więc tu można mieć zastrzeżenia, że jest jakoś słabsza, no ale tak jak mówię, to są mniejsze pieniądze. Mamy tu 8 rdzeni. Informacje o tablecie. Android 10. No, tu mamy ten ekran, 1000. No i 8-rdzeniowy od Cortexu A53. Pamięci operacyjnej, czyli RAMu 4 giga. Natomiast pamięci wewnętrznej, czyli tak zwanego ROMu, mamy 64, 33% już zajęte, zostały 43 giga i większość z tego to jest po prostu system. Więc to nie jest tak, że dostajemy po prostu 64 wolnego. Nadmienię, że ja tu nic nie instalowałem, znaczy trzy. Zainstalowałem Tuning Radio, zainstalowałem sobie Speed Testa i zainstalowałem Janosika. Także po tych trzech aplikacjach i pewnie właśnie system coś tam brał. No nie wiem, chyba że to jest rzeczywiście 64 giga wolnego, a te trzy aplikacje już zajęły tyle miejsca, czyli 20 giga, tak? Jak wiecie, były na początku pewne problemy. Mianowicie nie chodziło radio i to była kwestia przerobienia wiązki do prowadzenia przewodu 12-woltowego 12-woltowego do wzmacniacza anteny i tu rzeczywiście można mieć, że tak powiem, można wystosować zażalenie do CK, że jak to jest, że człowiek musi przerabiać wiązkę. Drugi problem, czyli brak podświetlenia przycisków, został rozwiązany poprzez włączenie przycisków non-stop, a nie tylko ze światłami. I w sumie nawet ja tak wolę, że one się mi cały czas palą, to po prostu ładnie wygląda. No i trzeci problem to był z nawigacją, z zgubieniem sygnału, ale to poniekąd była też moja wina, no bo ja dałem antenę do środka deski, gdyż tak miałem w tamtym sprzęcie i wszystko chodziło.
Wy pisaliście, że antena ma być na szybie i jak ją wyciągnąłem, to już jest naprawdę ok. Ani raz mi nie zerwało sygnału GPS. Natomiast można mieć oczywiście dalej wątpliwości co do dokładności, ale naprawdę się poprawiło, bo w tej chwili jest 12 metrów dokładności. Tylko musiałem, oprócz tego, że dać antenę tutaj, to wybrać nawigację, znaczy satelity amerykańskie i chińskie. Nadmienię, że stary sprzęt od CK miał 6 metrów dokładności, czyli było lepiej. Natomiast jak wam mówiłem, w kwestii telefonu to jest jeszcze sporo lepiej, gdyż tam dokładność jest 1 metra. No i widzi dużo więcej satelit, już w tym momencie 32 i w tym momencie jest dokładność, jeszcze chyba nie złapał, no fix, tu widzi 16 satelit, używa 13. Tu już złapał, no i dokładność maleje, czy w sumie trzeba powiedzieć rośnie, do 4 metrów, 3 metry, używa 21 satelit, no i tu za chwilę będzie, no już są 2 metry, za chwilę będzie 1 metr, a nawet momentami 0, czyli idealnie. Tu teraz jest 12, 14, 13, tak jak mówię, nie gubi mi sygnału i generalnie, no, czyli problem radia rozwiązany, problem nawigacji rozwiązany, trzeci problem nierozwiązany, ale to nie jest problem tylko Seekane, bo piszecie w komentarzach, że macie Androidy chińskie innych producentów i jest ten sam problem, nie? Więc wracając do zegara, no nie wysyła godziny, czyli 10:35 w tym momencie na główny ekran, a nie da się to zmienić z poziomu kontrolerów, gdyż one po prostu nie działają, gdy zostało odłączone fabryczne radio. Nie działają te kontrolery od telefonu, ale to wam mówiłem, w starym sprzęcie też nie działają. I ludzie piszą, że im też to nie działa, ale dla mnie to jest żaden problem, ja tego kompletnie nie używam. Telefon mamy tu, wszystko pod ręką i dużo łatwiej, szybciej się wybiera z ekranu. I jak wam mówiłem, w zestawie nie ma już zewnętrznego mikrofonu. Mi został mikrofon po starym sprzęcie i po testach okazuje się, że on chodzi lepiej. Jeżeli ktoś z was nie ma zewnętrznego mikrofonu, chce tylko bazować na wewnętrznym, to polecam dokupić, bo po prostu lepiej słychać. Ok. Więc jeśli chodzi o komfort, o prędkość użytkowania, nie jest to rakieta, ale jest naprawdę dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jest dużo szybszy niż tamtej mój sprzęt, gdzie było tylko 2 giga RAM-u. No, przykładowo odpalimy Netflixa, popatrzymy jak się załaduje. No, uważam, że jest całkiem ok. Może odpalimy TuneIn Radio. Tyle to trwało. Na telefonie to się otwiera chyba podobnie. Telefon, przypominam, że mam, że tu mam 6. Zresztą sprawdźmy. Będziecie mieć porównanie. No i gdzie ja mam? Mam TuneIn Radio, uwaga. No szybciej. Sekundę, może 2 sekundy szybciej. Netflix, uwaga, dla porównania. No jest też szybciej. Nie wiem ile to było, ale sekundy albo nawet 2 sekundy. No dobra, co tu jeszcze wam mogę powiedzieć?
Ostatnio też nagrywałem wam filmik, że pojawił się problem, że ja włączałem kierunkowskaz prawy. Prawy kierunkowskaz, a tu znikał ekran i znikał dźwięk. Okazało się, że to była moja wina, nie Seekane. Po prostu ja wybrałem zły model Hondy w Canbusie, a wybierałem inny model, kiedy był po prostu problem z radiem i myślałem, że może szybciej, znaczy szybciej, że w ogóle znajdzie falę na innych ustawieniach. I po prostu grzecznie musiałem wrócić do ustawień z CRV-ki, więc tu w żaden sposób firma Seekane nie zawiniła i też nie chciałbym, żebyście pod tym względem mieli negatywny obraz. Czyli po prostu wchodzimy w ustawienia, pojazd, ustawienia fabryczne, tu trzeba znać kod 126. OK, jak widzicie, to całkiem ok chodzi. No i tu mamy w ustawieniach, nie, proszę, gdzie to było, tu mamy Canbusa. No i mam z powrotem Honda Civic and CRV, a ja po prostu wybrałem tu inny model Hondy, bo tutaj jest przynajmniej 10 modeli Honda. No tu na przykład jakaś Honda Tangdu, ale to jest chyba rodzaj Canbusa innego. Co jest największym plusem tego sprzętu, to też już wam mówiłem, jakość dźwięku. Mimo że tu nie jest najlepszy procesor, znaczy wzmacniacz, bez 4x45 W, te droższe sprzęty mają 4x50 W i one już w ogóle wymiatają, ale ten naprawdę wymiata. No nie mogę wam chyba nic puścić, bo mi YouTube zablokuje, ale uwierzcie mi, ten procesor dźwięku DSP elektroniczny naprawdę robi robotę i ten sprzęt gra lepiej niż tamten stary. Tam też było 4x45 W, ale jest chyba kwestia właśnie ustawień. Tu tych ustawień jest, dźwięku jest sporo więcej, więc jak ja sobie ustawię, właśnie sopran podciągnę, tu basik chodzi, to naprawdę super. 5 sekund chyba mogę wam puścić, to może wam puszczę jakiś kawałeczek. OK, zatrzymam na chwilę, żeby była przerwa dla YouTube'a i no nie wiem, czy to słyszycie, wiadomo, że kamera to nie oddaje, ale słuchajcie, no tu na tym nagraniu sopran, bas, naprawdę, no dla mnie, no nie wiem, no premium może przesadzę, ale czuję się, jakby na pokładzie mojej Hondy był jakiś dodatkowy sprzęt typu Bose ze subwooferem i tak dalej. Naprawdę luks. OK. No to chyba wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Ostatecznie moja opinia jest taka, że za 1300 zł, po prostu patrząc na ceny, wiadomo, że są też sprzęty tańsze za 600 i tak dalej, ale tam macie na przykład 1 giga RAM-u i to jest w ogóle taki mur, że szkoda się denerwować. Za te 1300 zł, patrząc na innych producentów, na inne ceny z lepszymi procesorami, więcej pamięci i tak dalej, po prostu cena momentalnie wzrasta.